Rusza 10. edycja konkursu imienia Tadeusza Tertilla. Nagrodzeni zostaną absolwenci szkół wyższych, którzy w swoich pracach dyplomowych skupili się na tematyce dotyczącej powiatu tarnowskiego lub samego miasta. Konkurs dedykowany jest absolwentom szkół wyższych nie tylko z terenu Tarnowa, Małopolski, ale także z całej Polski. Te zmiany w regulaminie nastąpiły na prośbę wielu studentów, wielu zdolnych ludzi z Tarnowa, którzy studiują czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy jeszcze dalej. Tak więc regulamin jest bardzo, że tak powiem, łaskawy dla tych, którzy piszą o Tarnowie, o ziemi tarnowskiej w różnych kontekstach i nie są to tylko prace historyczne, są to różnego rodzaju prace badawcze, ale także techniczne, projektowe i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie zapraszamy. Ten konkurs jest dla młodych ludzi, którzy pamiętają o miejscu swojego urodzenia czy też zamieszkania, utożsamiają się z Tarnowem lub z ziemią tarnowską, no i chcą pozostawić po sobie ślad w postaci pracy licencjackiej czy też magisterskiej. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej sumie 14 tysięcy złotych. Wspólnie z powiatem tarnowskim Urząd Miasta Tarnowa składa się na nagrodę, na pulę nagród w wysokości 14 tysięcy. To sporo. Oczywiście są tutaj prace licencjackie, prace inżynierskie, prace magisterskie. Szczegóły w regulaminie oczywiście na stronie. Jest pracy coraz więcej, one są na coraz lepszym poziomie, więc za to oczywiście należy się odpowiednia gratyfikacja. Nagroda finansowa to jedno, ale do tego też statuetka, która pozostaje na całe życie. Nawet jak pieniążki się z nagrody rozejdą, która jest takim dowodem na to, że praca, którą młody człowiek napisał, w jakiś sposób wpisała się również w historię Tarnowa i ziemi tarnowskiej. Termin składania prac upływa 15 września. Laureatów poznamy 30 października.